Pogoda to zjawisko, z którym zetkniemy się nie tylko na Ziemi. Na innych planetach i księżycach także padają deszcze, wieją wiatry i tworzą się chmury. Potrafią jednak wyglądać zupełnie inaczej niż na Ziemi. W tym programie pokażemy niezwykłe przykłady pozaziemskiej pogody. Zapraszamy na Astronarium. Czasem słońce, czasem deszcz. Pogodę za oknem śledzimy każdego dnia. Podobne zjawiska znajdziemy jednak i na innych planetach, choć nie do końca są one takie same jak na Ziemi. Deszcz? Na Tytanie, księżycu Saturna, padają deszcze płynnego metanu. Chmury? Niebo na Wenus zasnute jest chmurami z kwasu siarkowego. Wiatr? W huraganach na Jowiszu trafimy na wiatry wiejące z prędkością ponad 1000 km na godzinę. Burze. Na Marsie pojawiają się burze piaskowe, niekiedy obejmujące całą planetę. Pozaziemska pogoda potrafi być ekstremalna, a mówimy tu tylko o przykładach, jakie znamy z Układu Słonecznego. Ale choć zjawiska pogodowe na poszczególnych ciałach niebieskich tak bardzo się różnią, to u ich podstaw leżą te same prawa i ta sama fizyka, jaka rządzi pogodą na Ziemi. To dzięki temu jesteśmy w stanie badać pogodę w kosmosie. Czego udało nam się o niej dowiedzieć? Zapraszam na pozaziemską prognozę pogody. Co składa się na pogodę? Jedną z podstawowych wartości, jakie śledzimy w codziennych prognozach, jest temperatura. Ta panująca na Ziemi pozwala na występowanie wody w stanie ciekłym i sprzyja istnieniu życia. Od czego zależy jednak temperatura na powierzchni planet? Jak mówi dr Sylwester Kołomański, o tym, jak ciepło jest w danym miejscu, decyduje kilka różnych czynników. Możemy sobie to wyobrazić, stawiając się w takiej sytuacji, że siedzimy sobie przy ognisku. I to, jak będzie nam ciepło, zależy od tego, jak jasno to ognisko płonie, jak daleko od niego usiądziemy i czy dodatkowo założymy na siebie jakiś polar czy kurtkę. Ten przykład obrazowy możemy przenieść też na obiekty planetarne. Ich temperatura będzie zależała między innymi od tego, jak daleko od Słońca są. Drugim takim czynnikiem, który wpływa na temperaturę ciał planetarnych, jest parametr, który nazywamy albedo. Albedo opisuje, ile światła padającego na obiekt jest odbijane. Im większe jest albedo, tym tego światła słonecznego odbijane jest więcej, więc mniej jest absorbowane. I ta część absorbowana tutaj jest najistotniejsza, ponieważ to ta część po absorpcji będzie powodowała podgrzanie tego obiektu. Zwykle ustala się jakaś równowaga pomiędzy tymi dwoma źródłami, czyli tą energią, która przychodzi od Słońca i tą, którą ciało oddaje z powrotem w przestrzeń międzyplanetarną. Dla Ziemi taka temperatura równowagowa wynosi mniej więcej 255 kelwinów, co się przekłada na około minus 18 stopni Celsjusza. Więc to jest niska temperatura, zdecydowanie niższa niż to, co obserwujemy dookoła siebie i niższa od czegoś, co się nazywa średnią temperaturą globalną Ziemi, czy powierzchni Ziemi, która wynosi plus 15 stopni. Więc pojawia się pytanie, czy coś jest nie tak z rachunkami, które wykonaliśmy, czy zaniedbaliśmy jakiś proces w tych obliczeniach. Tym brakującym ogniwem decydującym o temperaturze jest obecność atmosfery. To właśnie ona sprawia, że ciepło słoneczne może być zatrzymane przy powierzchni planety. W atmosferze Ziemi znajdują się gazy, które dość mocno pochłaniają promieniowanie podczerwone.
Więc atmosfera Ziemi działa w dość specyficzny sposób. Ona z jednej strony dość łatwo przepuszcza światło widzialne, czyli tej części promieniowania elektromagnetycznego, w której przechodzi bardzo duża część światła słonecznego do powierzchni Ziemi, czyli jest łatwa droga w kierunku do powierzchni Ziemi dla energii słonecznej. Natomiast atmosfera w części podczerwonej, czyli tam, gdzie emituje najsilniej nagrzana Ziemia, nie chce za bardzo tego promieniowania wypuszczać z powrotem. Ona ją po prostu, część tego promieniowania pochłania. Pochłaniając, sama staje się po prostu ciepła. I w ten sposób powierzchnia Ziemi ma jakby dwa źródła dogrzewania. Z jednej strony jest promieniowanie słoneczne, z drugiej strony zostaje jakby zwrotnie część energii, którą utraciła poprzez ciepłą atmosferę. Efekt jest taki, że powierzchnia Ziemi, czy jakiegokolwiek innego obiektu, który ma atmosferę z efektem cieplarnianym, jest większa niż ta temperatura równowagowa, którą policzyliśmy. Podobną sytuację obserwujemy dla Wenus, dla której obliczona temperatura równowagowa jest bardzo zbliżona do temperatury równowagowej Ziemi, co samo w sobie już jest dziwne, bo Wenus znajduje się bliżej, więc wydawałoby się, że powinna mieć wyższą temperaturę równowagową, ale nie jest tak z tego względu, że Wenus ma znacznie wyższe albedo. Cała powierzchnia jest przesłonięta przez gęste chmury, one mają wysokie albedo, więc Wenus, pomimo tego, że dostaje od Słońca, czy ten strumień energii słonecznej, który przechodzi, jest wyższy niż dla Ziemi, ale znacznie więcej, czy jest odbijany z powrotem. W efekcie temperatura równowagowa Wenus jest podobna do temperatury równowagowej Ziemi. Ale teraz, jak popatrzymy sobie, jaka jest temperatura powierzchni, taka globalna, na Wenus, to się okazuje, że ona jest bardzo wysoka. To jest dobrze ponad 450 stopni Celsjusza. Czyli tu mamy gigantyczną różnicę. I ta różnica, podobnie jak w przypadku Ziemi, wynika z efektu cieplarnianego, który na Wenus jest znacznie silniejszy niż w przypadku Ziemi. To wynika z faktu, że Wenus posiada bardzo gęstą atmosferę, której głównym składnikiem jest dwutlenek węgla, czyli gaz, który znamy jako gaz właśnie cieplarniany. Wszystkie zjawiska, które określamy łącznie mianem pogody, zachodzą w obrębie atmosfery. Ich badaniem zajmują się naukowcy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jak mówi profesor Mariusz Figurski, atmosferami innych planet rządzą te same prawa, które obserwujemy w przypadku Ziemi. Dzięki temu do badania zjawisk pogodowych w kosmosie można wykorzystać te same modele, które pozwalają prognozować pogodę na naszej własnej planecie. Dwie sąsiednie Ziemi planety, czyli Wenus i Mars, były pierwszymi planetami, które zostały dokładnie zbadane z wykorzystaniem modeli klimatycznych, które były dostosowane do warunków panujących zarówno na Wenus, jak i na Marsie. W przypadku Wenus, która jest bliźniaczą właściwie planetą Ziemi, niemniej jednak warunki, które na niej panują, są diametralnie różne od tych, które my obserwujemy na Ziemi. Dodatkowo bardzo skomplikowany ruch tej planety. Przede wszystkim rotacja Wenus jest rotacją przeciwną do tej, którą ma Ziemia. I jeden obrót Wenus to jest 243 dni ziemskie, a więc bardzo długo trwa. Natomiast wiatry, które wieją na Wenus, okrążają planetę w ciągu 4 dni i jest to zjawisko, które nazywane superrotacją. Ona jest oczywiście znane również na Ziemi, ale też i obserwowane na innych planetach, natomiast na Wenus przyjmuje ekstremalne warunki. Drugą planetą, która jest z drugiej strony sąsiadem Ziemi, to jest Mars, który troszeczkę ma odmienny charakter, jeżeli chodzi o atmosferę, w porównaniu z Wenus, z uwagi na to, że Mars obecnie jest pozbawiony atmosfery, właściwie jest szczątkowa jest atmosfera. Głównym składnikiem atmosfery Marsa jest dwutlenek węgla, ale też występuje w ilościach szczątkowych woda, czego dowodem są zdjęcia, które wykonane zostały przez łaziki marsjańskie w czasie wschodu Słońca nad powierzchnią Marsa. Następnym elementem, który jest istotny z punktu widzenia praktycznego wykorzystania, ale także i zrozumienia cyrkulacji atmosfery Marsa, są potężne wiatry, które wieją na Marsie i są przyczyną burz piaskowych. Potężnych burz piaskowych, które niejednokrotnie trwają kilka miesięcy, a są spowodowane specyficzną cyrkulacją
wiatrów występujących w średnich i wysokich szerokościach marsjańskich, które zostały odkryte i prześledzone, w jaki sposób one się rozwijają, z wykorzystaniem modeli klimatycznych globalnej cyrkulacji, które dokładnie pokazały, jaki jest rozkład wiatrów nad powierzchnią Marsa. Pogodę na czerwonej planecie badały także misje łazików i sond marsjańskich. Dzięki dostarczonym w ten sposób danym, matematyczne modele pozwalają dziś prognozować pogodę na Marsie, podobnie jak w przypadku Ziemi. Te modele, w tym momencie już prognostyczne, pozwoliły dokładnie opracować metody prognoz dla obszarów lądowania następnych próbników, które lądowały na powierzchni Marsa. Było to o tyle istotne ze względu na to, że wiejące potężne wiatry oraz burze pyłowe, które występują na powierzchni Marsa, zdecydowanie utrudniają taki proces lądowania. Dlatego też trzeba dokładnie wybrać miejsce lądowania oraz prześledzić drogę, jaką będzie pokonywał próbnik przy zejściu z orbity wokół marsjańskiej na powierzchnię Marsa. Modele wykorzystywane w prognozach pogody dostarczają informacji nie tylko na temat planet podobnych do Ziemi. Naukowcy wykorzystują je także, by zrozumieć zjawiska w atmosferach gazowych olbrzymów, takie jak porywiste wiatry odpowiedzialne za poruszanie się pasów chmur na Jowiszu. W przypadku planet gazowych trzeba uwzględnić przede wszystkim ich gorące wnętrze. Większość z tych ciał wypromieniowuje więcej energii niż otrzymuje od Słońca. Istotnym elementem, jeżeli chodzi o modelowanie cyrkulacji atmosfery Jowisza czy też Saturna, jest zrozumienie mechanizmów, jakie rządzą tą cyrkulacją. Pierwsze modele, które zostały wykonane, były to modele konwekcyjne, czyli modele proste, które miały pokazać, jak się rozwija przede wszystkim potężny antycyklon, który występuje na Jowiszu, czyli tak zwana czerwona plama. Jest to po prostu nic innego jak powstanie pewnego zawirowania wiatrów w ośrodkach wyżowych, w odróżnieniu od cyklonów, które są związane z ośrodkami niżowymi. W przypadku Jowisza i czerwonej plamy te warunki są praktycznie rzecz biorąc ekstremalne w porównaniu z tymi, które spotykamy na Ziemi. Wiatr, który wieje w tym antycyklonie, dochodzi do 360 km na godzinę na obrzeżach tego antycyklonu. Natomiast co ciekawe, jak wynika z badań, ale też i modeli klimatycznych, wewnątrz tego antycyklonu ta prędkość spada do jedynie 30-40 km na godzinę, więc to jest bardzo duże zróżnicowanie i w zasadzie obecnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaki jest mechanizm powstawania tak dużej różnicy wiejących tam wiatrów. Huragany na Jowiszu i burze piaskowe na Marsie to nie jedyne przejawy pogody w kosmosie. Zdumiewająco powszechnym zjawiskiem okazują się pozaziemskie opady. Potrafią przy tym przybierać szalenie egzotyczną postać. Jak mówi doktor habilitowana Joanna Molenda-Żakowicz, aby gdzieś pojawił się deszcz, potrzebna jest jakaś substancja, która skrapla się w atmosferze. Na Ziemi jest to woda, ale jak pokazują badania Układu Słonecznego, mogą być to także całkiem odmienne związki. Spośród wszystkich ciał Układu Słonecznego najbardziej do Ziemi jest podobny Tytan. Oczywiście mam tutaj na myśli podobieństwo występowania opadów. Tak samo jak na Ziemi, na Tytanie obserwujemy pełen cykl hydrologiczny. W przypadku Ziemi mamy opady deszczu, czyli wody. W przypadku Tytana mówimy o opadach metanu. Na Tytanie istnieją jeziora złożone z tego węglowodoru. One odparowują, następnie pary metanu kondensują do chmur i następuje ich podobny opad ku powierzchni tego księżyca. Gdzie jeszcze można zobaczyć opady? Na innych planetach Układu Słonecznego można ich poszukać, na przykład na Wenus. Tam mamy
opady kwasu siarkowego, który następuje w formie opadu Virga, czyli takiego, który zaczyna się wysoko nad powierzchnią chmur. To jest ciekawe, nad powierzchnią chmur na Wenus. Następnie do tej powierzchni chmur dociera i następuje jego odparowanie. Jeśli chodzi o bardziej egzotyczne planety naszego własnego Układu Słonecznego, również w gazowych olbrzymach, jak i w lodowych olbrzymach, występują różnego rodzaju opady. W Jowiszu, w jego gęstej atmosferze, możemy zaobserwować opady tak naprawdę różnych substancji. Jedną z bardziej ciekawych są takie miękkie kulki, które w literaturze są określone kulkami papkowatymi. Można je porównać tak po prostu do takiej brei, która się tworzy, kiedy jakaś substancja, jakieś błoto jest nie do końca zamrożone. Głęboko w atmosferze Jowisza znajdują się kryształki lodu wodnego. Istnieją mechanizmy, bardzo gwałtowne burze, które potrafią za pomocą prądów wstępujących wyciągnąć te kryształki na bardzo duże wysokości. Takie wysokości, na których temperatura wynosi minus 88 stopni Celsjusza. Nie ma możliwości, ażeby woda była w stanie płynnym w takiej temperaturze. Niemniej jednak w tych właśnie rejonach, w Jowiszu, w jego atmosferze znajdują się opary amoniaku. Te opary rozpuszczają nasze kryształki, a następnie właśnie tworzą taką breję. Krótko mówiąc, kiedy już taka mini gradzinka się utworzy, ona zaczyna sobie w tej atmosferze oscylować, porusza się trochę w górę, trochę w dół. W międzyczasie obrasta lodem wodnym. Wreszcie ma tak dużą masę, że te ruchy prądów wstępujących nie są już w stanie jej utrzymać w tych oscylacjach i zaczyna nam ona opadać coraz głębiej. Naukowcy przypuszczają, że w atmosferze Jowisza mogą występować także deszcze skroplonego helu. Na jeszcze bardziej zdumiewające opady trafimy w przypadku tzw. lodowych olbrzymów Urana i Neptuna. Okazuje się, że może tam padać grad złożony z diamentów. Na początek można się zastanawiać, czym w ogóle jest lodowy olbrzym. Otóż to również są planety gazowe w Układzie Słonecznym, jednak ich atmosfery zawierają nie tylko wodór i hel, ale również tak zwane lody, czyli w astronomicznym slangu są to różnego rodzaju związki lekkich pierwiastków, które mają w sobie wodór. Czyli H2O jest to rodzaj lodu, CH4 metan jest to rodzaj lodu, NH3 amoniak jest to rodzaj lodu. Kiedy astronomowie mówią planeta lodowa, to nie chodzi im o to, że planeta jest zamarznięta na kość, tylko że właśnie tego rodzaju związki są w niej obecne. Jeśli zatem spróbujemy zajrzeć do wnętrza lodowych olbrzymów Układu Słonecznego, czyli Urana i Neptuna, to zobaczymy, że są tam obszary, w których metan znajdujący się w ich atmosferze zaczyna być poddawany takim działaniom, że atomy go tworzące, czyli wodór i węgiel, zaczynają się rozdzielać. Co się dzieje wtedy z węglem? Otóż on zostaje uwięziony w dla niego najbardziej optymalnej strukturze, jaką jest struktura diamentowa. Można by pomyśleć, że to jest naprawdę już bardzo fantastyczna idea i tak naprawdę wcale nie jest nowa. Od kilkudziesięciu lat co najmniej sądziliśmy, że we wnętrzu Urana i Neptuna i podobnych planet lodowych olbrzymów można by się spodziewać istnienia właśnie takich diamentów. Opady na innych planetach mogą przybierać zdumiewające formy. Dziś wiemy już, że dotyczy to nie tylko Układu Słonecznego. W ostatnich latach astronomowie odkrywają tysiące planet krążących wokół innych gwiazd. Jak się okazuje, na tych odległych światach także mogą występować opady. Czasem odmienne od wszystkiego, co znaliśmy do tej pory. Bardzo ciekawą grupą planet, na której możemy spodziewać się egzotycznych zupełnie warunków atmosferycznych, są tak zwane gorące Jowisze, czyli planety takie jak nasz Jowisz, ale umieszczone bardzo blisko swojej gwiazdy, o wiele bliżej niż Merkury jest umieszczony przy Słońcu. I w takich właśnie planetach z
spodziewamy się, a czasami nawet udaje się nam zaobserwować opady tak egzotycznych substancji, jak na przykład krople krzemu, czyli można by powiedzieć opady szkła. Są też egzoplanety, niektóre z nich są przez nas całkiem dobrze zbadane, na którym wyraźnie widać, że mamy do czynienia z opadami deszczu z żelaza. Także rozmaitość tych różnych sublimatów, które się tworzą, które tworzą chmury, które czasami albo widzimy wprost, albo wnioskujemy o ich istnieniu na podstawie różnych przesłanek, pozwalają się nam spodziewać bardzo różnych związków, które nam mogą na głowy pospadać. Takim najbardziej ciekawym, nowym odkryciem jest odkrycie istnienia wodorku chromu na jednej z planet odkrytych w eksperymencie WASP, to jest WASP-31b. I istnieją podstawy, ażeby spodziewać się pełnego cyklu hydrologicznego na tej planecie, ponieważ akurat na tym gorącym Jowiszu warunki atmosferyczne są takie, że wspomniany przeze mnie wodorek chromu może pozostawać właśnie w trzech różnych stanach skupienia. Tak więc być może istnieje tam taki podobny cykl, jak występuje na Ziemi dla wody i na Tytanie dla metanu. Badając pogodę na innych planetach, naukowcy łączą obserwacje z wykorzystaniem największych teleskopów, wyniki dostarczane przez sondy kosmiczne oraz naszą wiedzę o zjawiskach pogodowych na Ziemi. W ten sposób przekonujemy się, że pozaziemska pogoda przybiera niezwykle zróżnicowane formy, choć wszystkie u swej podstawy przypominają to, co obserwujemy na co dzień za oknem. Pozaziemska pogoda na pewno potrafi zaskakiwać. Prawdziwe niespodzianki mogą na nas jednak czekać dopiero na planetach pozasłonecznych. Pogoda na nowych światach, jakie odkrywamy wokół innych gwiazd, może być bardzo odległa od zjawisk, jakie znamy na Ziemi. Z drugiej strony, być może są też miejsca, gdzie deszczowe i słoneczne dni wyglądają dokładnie tak samo, jak na naszej planecie. Z niecierpliwością czekam na te pozasłoneczne prognozy pogody. A na dziś to wszystko. Jak zwykle dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.